W tym wideo chciałbym Ci nieco opowiedzieć o monopodzie Manfrotto, o takim wdzięcznym symbolu 562B1. Stoi on tutaj już od godziny, sprawdza się, czy się nie przechylił. Natomiast kupiłem go gdzieś ponad pół roku temu za jakieś 700 zł i z jakichś zupełnie niewyjaśnionych dla mnie powodów leżał zupełnie nieużywany w moim domowym studio. Tam widzisz pudło, zresztą drugi egzemplarz, trochę młodszy, też sobie spokojnie, grzecznie leżał i czekał na lepsze czasy. No i w końcu zabrałem ten monopod na wycieczkę do kopalni złota w Złotymstoku. No, pierwszy problem ze sprzętem sprawiła mi niestety moja małżonka. Jak nosiłem ten sprzęt, to uważała, że wyglądam jakoś dziwnie i wieśniacko. Nie pasuje do tego tłumu turystów, prawda, grzecznie ubranego w różne ciekawe ciuchy. Natomiast minęła godzina łażenia po okolicy i przestało jej to jakoś przeszkadzać. Natomiast wybór padł na kopalnię złota, ponieważ sprzęt ten Nikon w kiepskich warunkach świetlnych, zdjęcia na nim wychodzą bardzo słabo. Szczególnie jak sprzęt masz nieustabilizowany, robisz z ręki. I doświadczyłem to już wcześniej w podobnych obiektach typu pod ziemią, tam koło Walimia, czy nawet we Wieliczce. No, pełno tych obiektów jest na Dolnym Śląsku i niestety dobre zdjęcie tam ciężko zrobić. Jedynym problemem, jaki sprawił mi ten monopod, to konieczność dość sumiennego zamontowania adaptera, który łączy się z Twoim DSLR-em. I kiedy zrobiłem to pierwszym razem, tak kiepsko, że tenże Nikon prawie spadł na ziemię z wysokości metra. Jakimś cudem go tam w ostatniej chwili capnąłem, złapałem. Ocalał. Potem spędziłem jakieś 2 godzinki dumając, o co tam chodzi. Okazało się, że sprawa w rozwiązaniu jest bardzo prosta i w moim przypadku nie zgrałem takiego zatrzasku po lewej stronie tegoż to adaptera z takim otworkiem pod spodem adaptera i w ten sposób nie dokręciłem tegoż tutaj pokrętła do końca, a cały adapter po prostu wyśliznął się z głowy. Teraz jak już wiem co i jak, to nie ma takiej możliwości, mogę wywijać tym monopodem jak lasem, prawda, czy jak tambur major we wszystkie strony. No oczywiście tak krańcowo to nie przetestowałem w takich skrajnych warunkach. Ale wierz mi, jak wszystko jest spasowane, to wszystko też jest możliwe. W internecie zalecają nieco inną płytkę niż tą, co kupiłem ja. I jest to Manfrotto 357, adapter do płytek 357 PLV. Jest to trochę większe niż moje, co mi polecono w sklepie. I wydaje mi się to nieco lepszym rozwiązaniem. No nie zamierzam Ci wymieniać tutaj parametrów technicznych. Możesz poczytać o tym w sieci, możesz tutaj poczytać te broszurki dostałem przy zakupie, ale w internecie są identyczne na Manfrotto, prawda, czy w jakichś sklepach internetowych. Generalnie przepisują jedni po drugich, czyli nic nowego tam bym Ci nie wniósł. Z moich doświadczeń osobistych i pomimo, że nosiłem ten monopod przez parę godzin z przypiętym aparatem, zarówno był ten monopod wydłużony, jak i skrócony, nie odczuwałem jakiegoś dyskomfortu czy ciężaru. No, jest tutaj jakaś taka otoczka z pianki przeznaczona dla Twojej dłoni. Jest jakiś firmowy pasek tutaj z boku do podtrzymania, także do wyboru, do koloru. Rozkładanie urządzenia jest bardzo intuicyjne. Możesz to zrobić bardzo szybko. Są tam takie 3 nóżki, które cyk, rozkładasz, a potem tylko cyk i składasz. Również wyjątkowo szybko możesz wydłużyć lub skrócić ten monopod. Wystarczy tylko odpiąć zatrzask, a część ta z dołu spada z hukiem sama. No potem jest zablokowanie zatrzasku i do boju, prawda? Możesz fotografować, możesz filmować. Złożenie odbywa się dokładnie w odwrotnej kolejności. I monopod jest bardzo stabilny, chociaż na dole nie ma takiej blokady kijka, jaką zobaczyłem u konkurencji. Możesz obracać na boki we wszystkie strony, prawda?
możesz kręcić w koło, to potem Ci pokażę. Potem Ci pokażę później. I również spokojnie, bez żadnego podtrzymania, utrzymuję w pozycji pionowej ciężar aparatu. No teraz to pokazuję Ci w warunkach studyjnych, ale na dworze musisz zwrócić uwagę, czy nie ma jakichś porywów wiatrów, no bo niestety jest to tylko monopod, a nie statyw. Do tej pory nie używałem zbytnio tego monopodu do kręcenia filmów, jedynie do robienia zdjęć w trybie automatycznym i to podczas kiepskich warunków świetlnych. Podczas poprzednich wizyt po różnych sztolniach, kopalniach Dolnego Śląska zdjęcia z ręki były naprawdę kiepskie, praktycznie nie łapałem ostrości, coś tam drżało, były jakieś przesunięcia. No, jeżeli jesteś fotografem, to wiesz o czym mówię. W sumie wychodziło byle co. Minimalna stabilizacja tymże sprzętem i wszystko wychodzi na przyzwoitym poziomie. Natomiast do filmów muszę przetestować inne Manfrotto MVM500A. Pudło jego widzisz tutaj. Ma ono zamontowaną już głowicę, no ale ciągle leży nieużywane. No i jest najlepsza okazja po nakręceniu tego filmu, aby tamtą zabawkę też przetestować. Natomiast wracając do właściwego sprzętu, na pewno jest poręczniejszy niż różne statywy, którymi się posługiwałem w terenie. Szczególnie pierwsze statywy kupowałem, nie mając pojęcia co i jak, i była to jakaś tam totalna makabra. Skrzypiało, piszczało, prawda? Ciężko było rozłożyć. Natomiast tutaj rozłożenie trzech nóg statywu, a w zasadzie monopodu, zajmuje zaledwie kilka sekund. Tak jak Ci wspomniałem, tanie statywy skrzypiały, słychać to było na filmie, nie było takiego gładkiego ruchu, nie można to było jakoś zegrać, ładnie przekręcić. No i oczywiście kupiłem też statywy lepsze, no nie, są fajne, takim statywem właśnie w tej chwili kręcę ten filmik, natomiast nie są one zbyt poręczne w terenie, prawda? Jak szybko się musisz przemieszczać w różne dziwne miejsca, iść z jakimś tłumem, no to rozłożenie statywu to nie jest rozłożenie monopodu. Ciężar sprzętu, tak jak wspomniałem, nie był tutaj problemem podczas mojej wędrówki. No i teraz, nawet wczoraj wziąłem to na grilla, no nie było tam za dużo łażenia, ale nawet podczas imprezy z ręką już troszeczkę po paru piwkach zdjęcia wychodziły ok. Także jeszcze raz powtarzam, stabilność super, nawet jeżeli chcesz skorzystać z samowyzwalacza, oczywiście kiedy nie ma porywistego wiatru. No powiedzmy, jak stoisz w tłumie na koncercie, to możesz to maksymalnie rozciągnąć, czyli zamiast gdzieś tam szukać jakiegoś wzgórka, ławki, żeby coś pokręcić, zobaczyć, to po prostu rozciągasz, robisz peryskop, prawda? I 190 cm tego sprzętu z pewnością pozwoli Ci robić fotki bez potrzeby stania na jakimś wzniesieniu, tak aby uzyskać dostęp ponad czyjeś głowy. I sam się dziwię, dlaczego nie kupiłem czegoś takiego wcześniej. Tak jak powiedziałem, statywów mam całą kupę, używam go w swoim studio, nawet mówię, wkręcąc ten filmik. No statyw w studio, raz ustawiony, praktycznie stoi w tej pozycji od kilku lat. Delikatnie go tylko zmieniam, jak tam dostosowuję do sytuacji. Problem, który widzę, no 700 zł, ta cena może być problemem dla Ciebie, szczególnie jak dopiero zaczynasz. Inwestujesz w swój sprzęt, inwestujesz w swoje studio, no wchłonie Ci to każde pieniądze. Natomiast mam takie zdanie moje, w dłuższej perspektywie rzeczy droższe i lepsze są z reguły tańsze. Także koszt obsługi i niezawodność sprzętu skompensuje Ci wcześniej czy później większy początkowy koszt inwestycji. Także na tym kończę. Jak szukasz coś podobnego, to ten Manfrotto może być dla Ciebie, ten czy inny Manfrotto. Jak masz już jakiś inny monopod, opowiedz oczywiście o swoich wrażeniach z jego korzystania w komentarzu do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce.